Działania na rzecz ochrony środowiska podejmowane przez uczniów oraz nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie. W naszej szkole znajdują się liczne pojemniki umożliwiające segregowanie odpadów. W zakresie segregacji odpadów uczniowie poszerzali swoją wiedzę podczas spotkania z ekodoradcą. Ponadto w osobnych pojemnikach umieszczamy nakrętki, łącząc ochronę przyrody z akcjami charytatywnymi. Również baterie w naszej szkole są wyrzucane selektywnie. Odwiedził nas także ekodoradca Starostwa Powiatowego w Wadowicach oraz leśnik Nadleśnictwa Andrychów. Nasza edukacja ekologiczna nie ogranicza się jedynie do spotkań z ekodoradcami, lecz zagadnienia te są także realizowane na zajęciach przedmiotowych. Nasi uczniowie kształcą się w kierunku technik mechanik, więc wióry metali jako odpad szkoleniowy odbierany jest także przez specjalistyczne firmy i poddawany recyklingowi. Również podczas realizacji lekcji wykorzystujemy materiały szkoleniowe w formie elektronicznej zamiast nieekologicznych wydruków. W naszej szkole oszczędzamy energię elektryczną, gasząc światła po zakończonych zajęciach oraz korzystając głównie z naturalnego oświetlenia dzięki licznym oknom w salach lekcyjnych. Nie zapominamy także o roli pszczół w przyrodzie. Nasza szkoła zorganizowała więc warsztaty pszczelarskie z udziałem wolontariuszy. Nasi uczniowie walczą ze smogiem i ograniczają emisję dwutlenku węgla do atmosfery jeżdżąc na rowerach. Posiadamy aż 15 rowerów szkolnych. Podczas zbiórki makulatury w ramach realizacji programu Life i Eko Małopolska najwięcej makulatury zebrano właśnie w naszym centrum. Podczas Ogólnopolskiego Dnia Ziemi włączyliśmy się w akcję Posprzątaj z nami Małopolskę, organizowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Cyklicznie bierzemy udział w akcji Czyste Beskidy. Uczniowie naszej szkoły odnieśli także sukces w konkursie technicznym promującym odnawialne źródła energii, turnieju maszyn wiatrowych. Ponadto wzięliśmy udział w imprezie edukacyjno-filmowej Green Festival Eko Małopolska.